Poruszyła mnie ostatnio i dała powód do długich rozmyślań, zastanawiania się i ruchu elektronów po moim mózgu, po mojej czaszce. Takie żartobliwe, powiedziałbym, pytanie mężczyzny do kobiety w radiu, które jest bardzo odpowiedzialnym radiem i bardzo chętnie go słucham zresztą. Bardzo często, oczywiście na pewno gdzieś tam jakąś ma centralę, gdzieś daleko, w każdym razie do mnie dociera jakąś tam drogą i chętnie go słucham o różnych porach. Najmniej chętnie rano, kiedy są jakieś polityczne sprawy, ale czasami wieczorami, wtedy kiedy są jakieś właśnie inspiracje do przemyśleń. I taka kwestia, mężczyzna zapytał tak: czy może być coś tylko, ale nie wyłącznie, albo czy może być coś wyłącznie, ale nie tylko. No i kobieta zgrabnie, szybko, natychmiast właściwie, jako że reagowała na pytanie zadane na antenie, więc musiała się wykazać refleksem i oczywiście odpowiedziała tak bezpiecznie, i żeby jak gdyby jednocześnie nie zawyrokować, jak to jest i czy to jest. Powiedziała, że pewnie tak. No i to na pewno tak, powiedziałbym teraz, wyrokując bezczelnie, bo mam prawo do rzucania wyroków, więc w związku z tym na pewno tak. Czy może być coś, mimo że jak gdyby jeszcze tego nie przemyślałem, ale tak, że tak powiem, odruchowo tu zupełnie mówię, że na pewno tak. Czy może być coś tylko, ale nie wyłącznie? Zastanówcie się, czy możecie znaleźć jakiś przykład, że coś jest tylko, ale ma wyjątki. Albo czy coś może być wyłącznie, ale nie tylko? Co też dotyczy jak gdyby wyjątków, więc w związku z tym, że od każdej reguły mogą być jakieś wyjątki, więc z tego by wynikało, że na pewno tak, bo wyjątki się zawsze znajdą.